Kodeks cywilny to jeden z najbardziej skomplikowanych aktów prawnych, więc problemów generuje mnóstwo. Pisząc ten komentarz, staraliśmy się rozumieć pracę i potrzeby praktyków. Naszym zadaniem było zidentyfikowanie problemów prawnych i wskazanie rozwiązań. Chcieliśmy, by ten komentarz zaczynał się tam, gdzie pojawia się problem. Bazą dla takiej konstrukcji musiała być wiedza praktyczna, solidnie podbudowana teoretycznie. Sensowna pomoc dla korzystającego z komentarza cywilisty wymaga nie tylko rozwiązań, lecz również argumentów je uzasadniających. Komentarz łączy teorię z praktyką. Autorzy to profesorowie prawa i wykładowcy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a jednocześnie adwokaci i radcowie prawni stosujący prawo cywilne na co dzień. Spójność komentarza gwarantuje to, że wszystkich autorów łączy największa katedra prawa cywilnego w Polsce oraz osoba wspólnego mistrza, profesora Zbigniewa Radwańskiego, twórcy poznańskiej, a następnie polskiej cywilistyki. Komentarz zawiera omówienie przepisów kodeksu cywilnego z odniesieniem do najbardziej aktualnych poglądów doktryny, do orzecznictwa i do potrzeb praktyki. Uporządkowana struktura tekstu, sposób powoływania orzeczeń, glos oraz literatury ułatwiają praktykom znalezienie rozwiązań problemów i zdobycie argumentów na poparcie stanowiska. Komentarz adresujemy do wszystkich osób zainteresowanych prawem cywilnym. Do adwokatów, doradców prawnych, do sędziów, notariuszy, prokuratorów, do komorników sądowych, a także do pracowników nauki, do aplikantów oraz do studentów prawa. Przejrzysty kształt pozwala z niego korzystać przedsiębiorcom, członkom zarządu, a także menadżerom i pracownikom. Polecam komentarz Państwa uwadze.